obecni dzisiaj tutaj, to jest potwierdzenie dla naszych mieszkańców, że to, o czym chcemy rozmawiać w zakresie ochrony środowiska, jest dla nas bardzo ważne i każdą możliwość uczestniczenia w wspólnych przedsięwzięciach traktujemy jako szansę. Bez względu na to, czy uda nam się osiągnąć pewne cele założone w tym projekcie czy w kolejnych, to bardzo Wam za to dziękuję, że pokazujemy to, że potrzeba nas wielu, nie tylko samorządowców, ale również instytucje publiczne, wszelkiego rodzaju instytucje nadzorujące środowisko nasze, abyśmy połączyli siły, abyśmy nigdy nie tworzyli wrażenia, że ktoś jest zakładnikiem takiej sytuacji pod względem politycznym, gospodarczym. Tak naprawdę priorytetem jest to, abyśmy starali się ograniczyć emisję tego, co nas zatruwa i też nasze przyszłe pokolenia. Dlatego, ale duża rola jest nas, samorządowców, abyśmy byli takim dobrym partnerem w samorządach lokalnych do różnego rodzaju przedsięwzięć. Abyśmy również dobre prawo budowlane, czy dobre wymagania budowlane stawiali wobec nowych inwestycji, czy też poważnie modernizowanych. Szanowni Państwo, składamy projekt w programie LIFE. Bardzo dziękuję Pani Katarzynie Jaroszańce, Pani Dyrektor Pieczącej, całemu zespołowi, Pana Dyrektora Manfreda Gabrusa, że kolejny raz podjęli się przy wsparciu Zarządu Województwa tego programu. Powiem Wam, że naprawdę zdecydowanie lepiej nam poszło, aby nie zapeszyć, jeżeli chodzi o Państwa udział, bo 42 samorządy dzisiaj podpisały porozumienie, 4 zgłosiły się po terminie, ale chcę powiedzieć, zresztą dr Rogala też o tym powie, nikt w tym projekcie nie będzie wykluczony, żaden samorząd. To jest tylko kwestia bardzo ważna dla nas, abyśmy jutro, składając w Brukseli ten projekt, mieli jak najwięcej partnerów pozyskanych do tego projektu, dlatego też kilka dni temu odbyło się podpisanie porozumienia z Politechniką Opolską. Szanowni Państwo, ja również zobowiązuję się, że jeżeli by się nam nie udało uzyskać dofinansowania w tym projekcie, to we mnie się odzywa dusza sportowca i nie odpuszczamy takich rzeczy. I Pani Dyrektor Karina Wydrunka już się do mnie uśmiecha, bo wie, że te wszystkie elementy z tych projektów, z tego projektu LIFE zrealizujemy z naszego RPO z nowej perspektywy. Czy to z kształcenia ustawicznego, czy to z technologii cyfrowej, czy to z badań środowiskowych, to wszystko zrobimy. A jeżeli jest szansa pozyskać prawie 10 milionów złotych z Komisji Europejskiej, to też się o to postaram.